Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w środę na Kapitolu, czyli to amerykański ten Sejm, tam gdzie jest kongres, no, coś się działo nieprawdopodobnego. Jeden z najpotężniejszych krajów i nacji na świecie po prostu miał jakąś, no, bunt można powiedzieć. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Antifa przez cały rok zawsze miała jakieś te plusy od demokratów. W zasadzie demokraci popierali ich ostro. No i to spowodowało, że prawica doszła do wniosku, że jeżeli komuniści mogą to robić, postępowi socjaliści, no to konserwatyści mają to samo prawo. No i cały ten tłum, dziki tłum Amerykanów zaatakował. Amerykanie sami w sobie, no jeżeli ktoś by powiedział jakiś czas temu, że reprezentanci, senatorzy będą się barykadować w tych swoich biurach, no to byliby zaskoczeni. Ten cały policja po prostu się poddała, nie wiadomo czy nie wpuszczała. No to wszystko jest jakimś takim grubymi nićmi szyte. Jedna kobieta była zastrzelona, nastolatka w sumie, troje wykitowało ze względów tam sercowych, no ale cztery osoby zmarły. Statystycznie no to nie jest tak dobrze. No i czy to był jakiś pokaz patriotyzmu? No, konsekwencje dla wielu ludzi są znaczące. No, właściciel sklepu z cukierkami jest bojkotowany, jakiś tam dyrektor w fabryce w jakiejś firmie został wyrzucony. No, są duże konsekwencje. Jednym z tych protestujących to był syn sędziego w Nowym Jorku. No i najdziwniejsze jest to, że w tej dobie kamer, rozpoznawania twarzy, no i ten tłum policjantów, czy powiedzmy tych kapo SS-manów rozpoznających wszystkich na kamerze, no to jest właśnie dziwaczne, że tam wpadają, kradną, biorą jakieś własność państwową, można powiedzieć, podpalają. No są to paragrafy na to, no i ludzie to na oczach całego świata robili. No i nie wiadomo było, o co to chodzi, tak? No, tłum po prostu przelała im się ta czara goryczy i oni doszli do wniosku, że te protesty będą tak samo traktowane jak Antifa. Antifa jest zawsze klaskana, przyklaskiwana, to komuniści to mówili, jak Trump chciał wprowadzić, powiedzmy, stan wyjątkowy, wysłać Gwardię Narodową, no to komuniści krzyczeli, że to jest faszyzm, że to jest hitleryzm i stalinizm. No teraz druga grupa po prawej stronie mniej więcej to zrobiła, no i teraz już komuniści by wysyłali z pałkami, z dzidami, z kijami, wysyłaliby na Syberię. Te same działanie i to jest właśnie ten problem. Problem z komunistami jest to, że cokolwiek zrobi demokrata, no to nie jest takie złego. Cokolwiek zrobi konserwatywny republikanin, to jest kompletnie co innego. To jest hipokryzja Kalego. Kali zrobić dobrze. No, 80 milionów ludzi rozumie to. No, teraz Partia Republikańska jest na rozdrożu. Biden proponuje najróżniejsze stanowiska. Wyłuskuje powiedzmy. Niektórzy senatorzy republikanie dostają Welsh. Welsh jest republikaninem ze stanu Massachusetts, ze wschodniego. On dostaje ministra transportu. Pensa starają się przekonać, no starają się po prostu wyłuskać i zniszczyć partię republikańską, używając polityków republikańskich. No ale co z tymi, no
zamieszkami, można powiedzieć, tak? No, Alexander Hamilton, no to jeden z tych założycieli Ameryki, podpisywał konstytucję, no to oni mieli taki magazyn, to się nazywał Federalista i w numerze 68, no to on właśnie tłumaczył, dlaczego jest kolegium elektorskie. Kolegium elektorskie, że to musi być niezależna grupa i niescentralizowana. Ilość elektorów jest bardzo prosta, no bo w Ameryce jest 100 senatorów, 50 stanów po dwóch to jest 100 senatorów. 435 reprezentantów wybieranych co 2 lata, senatorzy są wybierani co 6. Czyli 435 plus 100 to jest 535 plus Washington. Washington, no to nie jest stanem samym sobie, to jest dystrykt Kolumbii. No i on ma inaczej traktowany jest, no ale ma trzech tych ludzi, którzy decydują. Także i kongres sam w sobie, czyli Izba Reprezentantów, Izba Senatorów, no a tutaj są ci elektorzy, oni są tymczasowo wybierani, no i on właśnie tłumaczył, no to już 250 lat temu, dlaczego ci ludzie, niezależnie od kongresu, muszą mieć do czynienia z tą listą, z tym, że jak oni przyjeżdżają ze swoich stanów, reprezentanci plus senatorzy, no to oni wiedzą, kogo dadzą na prezydenta. Założyciele Ameryki doszli do wniosku, że kongres sam w sobie nie może mieć tego prawa do wybierania głosu, do wybierania prezydenta. Muszą być stany. To są Stany Zjednoczone Ameryki. To jest właśnie najważniejsze. No, dużo ludzi, Kalbarczyk wspominał o stanach wojennych i tak dalej, i tak dalej. No, to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo to podnieciło ludzi. Teraz wybory 2022 nadchodzą. No, to może być niespodzianka. Następne wybory prezydenckie 2024 nadchodzą. Demokracja musi wybierać. No, demokracja musi pilnować, żeby zobaczyć, czy te wybory nie były sfałszowane. No, ale brać za broń jak bolszewicy, no to nie jest dobre. Antifa doprowadziła do tego, że podpalała dużo gmachów federalnych, niszczyła wszelakiego rodzaju pomniki, no ale oni chcą zniszczyć po prostu cywilizację. To jest główny cel lewactwa. Oni chcą wyczyścić na zero, na biało historię, żeby można było malować historię przyszłości komunistów. No i to, co Hamilton napisał, no to on powiedział, że wszyscy mogą być tymi elektorami tego kolegium, poza senatorami, poza reprezentantami i poza urzędnikami, którzy mają jakiś interes, czy żyją z rządzenia. No to, także to jest bardzo, bardzo zdrowe. No i założyciele zaufali to do tej grupy tymczasowej, żeby po prostu byli niezależni od kongresu, no bo jeżeli zaczęłyby się naciski, czy wyborców, czy obywateli, czy jakichś urzędników, czy jakiejś grupy specjalnego interesu, to już nie jest niedobrze, tak? Jeżeli kongres by naciskał, czy prezydent by naciskał, czy tam 10 tysięcy ludzi z kijami, no to kongres sam w sumie mógłby się poddać i się zdecydować, żeby zmienić to. A te stany jednak reprezentanci przyjechali. No i to się stało w zasadzie 6 stycznia. To się stało 6 stycznia. Miliony ludzi przekonało się, że mogą, że jak pojadą tam, to mają coś do powiedzenia. Przekonało sami siebie, że zmienią to, co było w kongresie. No i wypowiedzieli się, tak? Wypowiedzieli. No tyle tylko, że lewactwo, no to ustawia to jak zwykle, tak? Oni zawsze wycinają to, co chcą pokazać,
Antify nigdy nie pokazywali. Antify zawsze mówili, że to jest pacyfistyczna grupa protestująca w dobrym kierunku. Kongres, no i ludzie wierzyli, że kongres może certyfikować, tak? Że może certyfikować te głosy. Ale to jednak w Konstytucji to jest co innego. W Konstytucji artykuł 2, no to tylko mówi, jaka jest rola kongresu. Rola kongresu to jest taka, żeby przewodniczący Senatu z senatorami, no i reprezentanci z Izby Reprezentantów mają być obecni, no i mają być obecni, mają otworzyć te certyfikaty, no i te głosy mają być policzone. No i to jest to, niezależnie od tego, jak te głosy zostały sfabrykowane nawet, tak? Teksas mówił, że wszyscy inni tam fabrykowali, no i to w zasadzie zmienia sytuację czy szansę dla Teksasu. No tam kilkanaście innych stanów tych konserwatywnych też podpisało, no ale to jest trudne do udowodnienia, no i w zasadzie zabiera tą ideę, że każdy stan jest niezależny i według prawa Teksas no nie ma prawa tam wpływać na Pensylwanię czy na jakieś inne. No w jakim stopniu to ma sens, tak? Także tam w Konstytucji nie jest napisane, że kongres ma certyfikować. Tam nie jest napisane, że kongres może się nie zgadzać i ma być przeciwnym temu. Nie mówi, że tam jest przeciwnym, no i że nie pozwoli doprowadzić do certyfikacji. Jedyne, co tam mówi, no to jest to, czy te wszystkie grupy z tych stanów nie zgodziły się na konkretną listę. No to raz co się stało w ten sposób, że było prawo wyborcze, ustawa prawa wyborczego z 1887 roku. No to stare lata są. Dlaczego? No bo w 1876 roku, czyli 11 lat wcześniej, była taka sytuacja, że niektóre stany wysłały dwie grupy elektorskie, te kolegium elektorskie. Jedna grupa była wybrana przez gubernatora, druga grupa była wybrana przez polityków. No i oni pojechali, no i wtedy nie wiadomo było, kogo liczyć, kogo brać. Także w 1887 zdecydowano, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak podwójnych list. No i wtedy kongres, jeżeli by były takie dwie listy, no to kongres może coś zrobić. No ale w tym roku nie było dwóch list. Wszystkie te komunistyczne stany zrobiły tylko jedną listę, także, że kongres sam w sobie nie za bardzo mógł wybierać, kogo chcą. No i te najważniejsze właśnie jest ta niezależność stanów. Ta niezależność stanów, no to jest tych lista prezydentów jest w tym wszystkim najważniejsza. Jakie jest jedyne wymaganie? No jest takie wymaganie, że ta lista i ten prezydent ma być na tej liście 6 dni przed tym totalnym zliczaniem. No i to jest jedyne wymaganie. No i większość tych stanów to zrobiła. Także to wszystko idzie tak, jak Konstytucja przewidywała. No i 6 stycznia tak to się odbyło. No prawdziwą przyczyną tego, co się działo w środę, no to tak jak wspominałem, no było to, że lewacy pozwalali na to, że to pozwalali przez miesiące, no i cała ta spójność, ta wyborcza, no po prostu się rozpadła. To miliony uwierzyło, że może coś się zmienić.
że siłą można coś zmienić. Antifa nie zmieniła, no i republikanie, konserwatyści nic nie zmienili. No, jedyne co, to tylko dali plamę republikanom. Teraz komuniści mają kija i rózgę jeszcze większą. Trump na tym wszystkim stracił, no bo mógł inaczej to załatwić. No szkoda jest, no, kompletnie miał rację, no i ludzie kompletnie byli zdenerwowani, no ale jednak prawo motłochu nie można uzyskać. No, dobra wiadomość to jest to, że miliony dla milionów Amerykanów to jest to, że to nie jest ostatnie, co my mamy do powiedzenia. Republikanie, musimy się skoncentrować na tym. To nie była ostatnia szansa. Ten cały system rządzenia, no nigdy w tym systemie nie jest ostatnie słowo, tak? No część ludzi mówi, że jak już oszukali, to już nigdy się nie poprawi. No jestem przekonany, że w Ameryce będzie inaczej niż w Wenezueli. Będą wszystko robili, żeby wprowadzić Wenezuelę, no ale to szybciej się odkręci. W Wenezueli jest 22 lata tego komunizmu, w Rosji było 75, w Polsce 44. Mam nadzieję, że cały ten proces wyborczy, że ta wartość tych zastrzeżeń, no to jest wszystko prawdziwe. To jest prawdziwe, no i ma te swoje podstawy. Są niezliczone najróżniejsze przykłady, że w tych wyborach, no to były jakieś niezweryfikowane praktyki. Zaczynając od tych kopert, zaczynając na tym, że nie weryfikowano podpisów. Do tego dochodzi jeszcze to, że brak wymagania dowodu osobistego przy głosowaniu. Nie odnawiali najróżniejszych tych list, nie pozwalali dwóm partiom obserwować tego liczenia. To jest taka praktyka, która po prostu jest makabryczna i jest karygodna, no i to się powinno zmienić. Także, że ta walka to nie jest na ulicach, ona musi być jedną z, no pierwszeństwo po prostu musi być, ale po stronie prawnej. Ta wiara w demokrację, no to jednak musi doprowadzić do tego, że republikanie muszą popierać te zmiany w tych najróżniejszych pojedynczych stanach. Konstytucja daje bardzo dużą odpowiedzialność stanom za to, jak oni przeprowadzają te wybory. No i to jest ta walka. To jest ta walka, żeby po prostu pilnować, zobaczyć, głosować. To jest ta ciężka robota. To jest ta ciężka robota, gdzie wszyscy muszą znaleźć jakieś tam pierwszeństwo. Motłoch i zamieszki nigdy nie kończą się dobrze. Takie mordobicie to po prostu doprowadza do tego, co w latach 20-30 kastety, łańcuchy, kiedy komuniści lewicowi się lali z socjalistami lewicowymi, no bo jedni chcieli zwyciężyć w Niemczech, narodowi socjaliści wygrali, no ale komuniści wygrali w Sowietach. Teraz komuniści wygrywają w Ameryce. No ale tak jak wspomniałem, głosuj 2022-2024 to jest nasza jedyna szansa. A dla wszystkich, którzy głosowali za Bidenem, przypatruj się, dlaczego 80 milionów jest zdenerwowanych. Patrz się na to, co oni mówią, bo jeżeli nie słuchasz na to, co oni mówią, no to po prostu nigdy nie będzie zgody. No i prędzej czy później będzie strzelanie, a to jest najgorsze, co może być. Stanu wojennego nie będzie, no bo rząd, policja i wojsko jednak musi słuchać kongresu. Wojna domowa może być, tak, wojna domowa może być, no bo jeżeli stany by się rozłączyły, no to tak jak w 1861 roku wojna domowa, to była nie,
też senaty, kongresy jednych stanów zdecydowały się walczyć przeciwko drugim. Także nie poddajcie się, nie frustrujcie się, nie ma co panikować, po prostu trzeba głosować i to jest przyszłość, przyszłość konserwatystów, czyli Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest to, to jest to. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie polecam, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Dla socjalistów, pamiętajcie, nadchodzi płacz,